Siema, z tej strony Agrolnik TV i to jest pierwszy odcinek z polskiej farmy. Czy coś takiego. I odcinki będą co dwa dni, regularnie. Jeżeli będzie 10 łapek w górę, kolejny odcinek, bo ostatnio zawiedliście mnie, widzowie. Rozsiewacz do nawozu. Pług Unia 5. Taki doczepiany dwale miesze, więc podnoszone. Agromasz. 3 metry, siewnik Unia Poznaniak 3 metry, Janusz, Sipma, kosiarka. Doczepiłem o tą tutaj część, żeby kosiło na całą szerokość. Prasa Sipma, beczkowo sumę Prozeta, rozrzutnik obornika, samoróbka, składak. Przyczepa HW, nie pamiętam jaka, ale HW. Wodmirec, teraz przechodzimy do ciągników. Wodmirec T25A, znacie już. I główny ciągnik Ursus 912. Z turem, główny ciągnik z turem. Z tyłu ma taki zaczep wyginany, obracany jak to w starych Ursusach. I z czego jestem zadowolony mocno. Bizonek Z56. Wszystko śmiga, pyka. Wszystko rozkładane, opuszczane. To jest taka wajcha, żeby to wchodziło w to i tak nie latało na boki. Header opuszczany. I tył. Tył mi się najbardziej jego podoba. Dobra. Światło wygięte jedno, bo dwóch nie ma. I silnik. Drugi bok. Zarąbisty, przekozak. I pokażę wam teraz co nowe, co stare. Stare, możecie obejrzeć, no, prezentacja maszyn wszystkich moich rolniczych, czy jakoś było nowe, trochę dorobione i też było nowe, trochę dorobione i też było, też było nowe i nowe. To teraz policzenie nowych maszyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nowych maszyn. Także ja będę kończył ten już filmik. 10 łapek w górę, kolejny odcinek. Napiszcie, czy chcecie z czegoś, czy z tych maszyn jakiś poradnik, czy coś. Do bizonu na pewno nie będę robił poradnika. Na pewno. Więc to był pierwszy odcinek. Ja się z wami żegnam. Ja byłem Agrolnik TV, więc nara.